Mecze Ligi Mistrzów u nas we wtorki i czwartki już od 18 września, a także magazyn UEFA Champions League w soboty, tylko oczywiście w Wizji Sport od 18 września, kanał sportowy. Jak oceniasz tę grupę? To samo. Dla mnie grupa F z Bayernem, H z Milanem i B z Barceloną jest najsilniejsza, natomiast nie zgodzę się, że może najsłabsza, ale najmniej kasowa jest ta grupa G, w której występuje Spartak Moskwa, Bordeaux, Sparta Praga i Willem II. To jest taka najmniej kasowa. Ja sądzę, że tu zainteresowanie tą grupą, nawet na tych stadionach, w których będą się odbywały mecze, no nie będzie takie jak... żadnej wielkiej drużyny tutaj nie ma. Także nic nie będzie elektryzowało. Będą straty. 7 Polaków wystąpi w Lidze Mistrzów w tych klubach. Jak oceniasz, który z zespołów z polskim piłkarzem ma szansę najwyżej dojść? Wydaje mi się, że to znaczy, który ma wyjść, bo potem nie wiadomo, na kogo tak. trafi w następnej rundzie. Wydaje mi się, że tutaj Jurek Dudek z Feyenoordem ma prawo wyjść, bo ten Matysek z Bayernem Leverkusen, no i... Być może Adamczuk z Rangers? Być może, tak grupa wydaje się, ale tutaj każda drużyna może wyjść i przepraszam, każda drużyna może zostać.